Cześć, z tej strony Kasper. Dziś zapraszam Was na pierwsze wrażenie z użytkowania Huawei Mate S. Pierwsze, co trzeba powiedzieć o tym urządzeniu, to na pewno to, że jest ono świetnie wykonane. Mamy tutaj, tak jak już mówiłem w unboxingu, metal oraz szkło, które tutaj naprawdę rewelacyjnie się sprawdzają na co dzień. Niestety jedyną wadą zastosowania takich materiałów jest to, że tył przede wszystkim przy takim mocniejszym użytkowaniu dość mocno się grzeje, no bo jednak metal przewodzi dość łatwo ciepło, no i niestety tego się tutaj nie uniknie. Przejdźmy dalej, to co jest i tak i też na tyle, to przede wszystkim ten skaner odcisków palców. Uważam, że jest on po prostu tutaj perfekcyjny, ponieważ wystarczy lekko dotknąć ten klawisz i podobnie tak jak w Honorze 7 na przykład, od razu telefon zostaje odblokowany. Nawet wydaje mi się, że jakby lekko szybciej działało to odblokowanie niż w przypadku Honora 7, aczkolwiek no nie wiem, no może mi się tak tylko wydawać. Samo tutaj projektowanie, a właściwie programowanie bardziej odcisku palca jest banalnie proste. Wystarczy wejść w ustawienia, mamy tutaj zakładkę ID odcisku palca. Mamy tutaj zarządzanie odciskami palca, wpisujemy następnie nasz PIN i możemy dodać jakiś kolejny odcisk palca. No i zobaczcie, wystarczy przyłożyć kilka razy dosłownie nasz palec i od razu jest informacja, że wczytano pomyślnie. No i teraz ten palec już bez problemu nam odczytuje. Co do płynności systemu, to na ogół jest naprawdę bardzo dobrze, aczkolwiek zdarzyło mi się raz, że ten telefon się tak przyciął, że nie dało się prawie nic zrobić. Na początku przyciął się YouTube, nie mogłem odtworzyć żadnego filmu. Cały czas było ładowanie na okrągło, no i nie dało się po prostu uruchomić żadnego filmu. Potem od razu wyrzuciło mi aplikację Messengera i Snapchata, że po prostu przestała odpowiadać, no i potem jeszcze aparat przestał działać. Oczywiście no, ponowne uruchomienie urządzenia załatwiło sprawę, no ale no niestety no, coś takiego miało tutaj miejsce, no i myślę, że to trzeba jednak odnotować. Jak na razie pozytywnie zaskoczył mnie też aparat w tym urządzeniu, ponieważ tak, przede wszystkim mamy tutaj masę trybów, przede wszystkim też malowania światłem. Jest tutaj naprawdę sporo tutaj funkcji dodatkowych, bo jest tak, światła samochodów, mamy świetne graffiti, mamy też jedwabista woda oraz tory gwiazd. I to naprawdę można wykonać dzięki temu takie bardzo kreatywne zdjęcia, tylko no, trzeba troszeczkę się tym bardziej pobawić. Mamy też standardowo makijaż cyfrowy, zdjęcie, wideo, tryb poklatkowy. Tutaj filtry również są obecne i mamy jeszcze dodatkowe opcje, ale no, to omówię dokładnie już w recenzji. Jednak jeśli chodzi o jakość zdjęć, no to naprawdę tutaj jest z tym włączonym trybem malowania światłem. No, moim zdaniem naprawdę świetnie wyglądają te zdjęcia. Oczywiście no, w pełnej recenzji pokażę Wam tego więcej. To co mnie zaskoczyło w tym modelu, to to, że mamy tutaj tryb taki multi-window jakby. Wystarczy, że przeciągniemy palcem, dwoma palcami właściwie od dołu do góry i możemy uruchomić sobie jakieś aplikacje dwie jednocześnie. Niestety tych aplikacji tutaj nie jest zbyt wiele, no bo jak widzicie są to tylko tak jakby aplikacje producenta. Nie możemy tutaj dodać tych aplikacji doinstalowywalnych, więc no troszeczkę szkoda, no bo jednak no, w Samsungu jest ich o wiele więcej na przykład, a tutaj mamy tylko te podstawowe 8 aplikacji, więc no to moim zdaniem mogło być troszeczkę bardziej rozbudowane. Dobra, myślę, że w tym filmie to już wszystko. Jeśli macie do mnie jakiekolwiek pytania odnośnie Huawei Mate S, zapraszam do zostawienia komentarza. Zachęcam również do zostawienia subskrypcji i zostawienia łapki w górę oraz do obserwowania mnie na portalach społecznościowych. Dzięki Wam za oglądanie i do zobaczenia w kolejnych filmach. Cześć!